Film ten dedykuje wszystkim tym, którzy stracili nadzieję. Czy piękne historie można zobaczyć tylko w filmach? Większość takich opowieści kończy się wspaniałym zakończeniem. Kiedy wychodzimy z kina, mamy w pamięci te piękne momenty, które wywołały w nas głębokie uczucia i dały nam chwilę zapomnienia od codziennych problemów. Życie nie zawsze jest piękną bajką. Często stają nam na drodze problemy, ale to od nas zależy, czy sobie z nimi poradzimy. Ważne jest uświadomić sobie, że życie to droga, a ta droga nie zawsze jest prosta i przyjemna. Jeżeli jednak zdecydujemy się tę drogę pokonać w całości, życie sprawi, że doświadczymy nie tylko trudnych momentów, ale też chwil szczęścia. Wszystko jest po coś i nie zawsze to, co wydaje nam się problemem, jest nim w rzeczywistości. Podążanie własną ścieżką uczy nas cierpliwości i daje mnóstwo siły. Sprawia, że doświadczamy piękna, a nasze życie staje się wyjątkowe. Ważne, żeby iść, niezależnie od tego, czy świeci słońce, czy pada deszcz. Gdy będziemy wyruszać w drogę tylko w pogodny dzień, nie dotrzemy daleko. Dopiero zmagając się z przeciwnościami, zrozumiemy, ile jest w nas siły i dotrzemy w miejsca, gdzie czeka nas piękna nagroda. Ważne, żeby nigdy się nie poddawać. Po szczęśliwym przyjeździe do Polski przyszedł czas na zmierzenie się z nową rzeczywistością. Babcia nie lubi ani chleba, ani soli, to babcia ją przywitała tortem kaszotto. Chodź tu, zobacz, jaki babcia ci zrobiła ser, ładny tort. No, tak, dobry. No. Po specjalnym powitaniu i torcie kaszotto, który bardzo smakował Habi, przyszedł czas na codzienność. Dla Habi zmieniło się wszystko. Jej nowy dom znajdował się w niewielkim mieście w 10-piętrowym bloku na 5. piętrze. To miejsce nie spodobało się Habi. Pies wychowany w górskiej libańskiej wiosce nie potrafił się odnaleźć zamknięty w czterech ścianach. Habi dość szybko zaczęła okazywać swoje niezadowolenie. Gdy opadły pierwsze emocje, już po niecałym tygodniu zaczęła się bardzo buntować. Drapała do drzwi, piszczała i nerwowo chodziła po mieszkaniu, ciężko dysząc. Nie wiedziałem, jak ją uspokoić. Liczyłem, że po pewnym czasie pies przyzwyczai się do nowego miejsca i je zaakceptuje. Wasze komentarze też na to wskazywały. Otrzymywałem mnóstwo wiadomości ze słowami pociechy, wsparcia oraz mnóstwo rad. Jednak z każdym dniem sytuacja się pogarszała. Wychodziłem z nią na spacery po kilka razy dziennie, żeby pies się uspokoił. Thank you.
Każdego dnia pokonywaliśmy mnóstwo kilometrów, bo tylko na zewnątrz Habi była spokojna. Mało tego, gdy tylko wychodziła z domu, zmieniała się nie do poznania. Była radosna i pełna energii. Do tego jej przyjazna natura sprawiała, że podchodziła do każdego napotkanego człowieka, radośnie się z nim witając. Nikt nie wierzył mi, że z tym psem mogą być jakiekolwiek problemy. Byłem coraz bardziej zmęczony, a kolejne nieprzespane noce i ciągłe spacery sprawiły, że mój organizm zaczął odmawiać posłuszeństwa. Przez pierwsze 2 miesiące prawie nie spałem. Gdyby nie moja mama, nie poradziłbym sobie z sytuacją. Wiedziałem, że będzie dobrze. Rozumiałem, że wszystko jest po coś i Habi nie pojawiła się przypadkiem w moim życiu. Jednak kolejne dni i coraz większe zmęczenie nie nastawiały mnie optymistycznie. Nie mam z tego okresu wielu nagrań. Nie myślałem wtedy o tym zupełnie. Zresztą Habi absorbowała cały nasz czas. Chcąc nie chcąc, zwróciłem się o pomoc do specjalistów. Behawioryści po wywiadzie i obserwacji Habi przygotowali dla mnie listę zaleceń. 3 z nich zdiagnozowało lęk separacyjny, jednak z atakami paniki i jej fatalnym zachowaniem w domu nikt nie był sobie w stanie poradzić. Oprócz chwil nadziei i wydanych pieniędzy, pozytywnych efektów nie było. Do tego Habi złapała jakąś infekcję. Najprawdopodobniej od ukąszenia jakiegoś owada spuchła jej szczęka. Kolejne konsultacje i kompleksowe badania pochłaniały kolejne kwoty pieniędzy. Przynajmniej wiedziałem, że Habi jest zdrowa, a problemy z adaptacją wynikają z jej psychiki, a nie stanu zdrowia. Jednak nic nie mogliśmy zrobić. Gdy byłem już naprawdę zmęczony, wyjeżdżałem na weekend do znajomych, którzy mieli dom z ogrodem. Habi cieszyła się wolnością, a ja odsypiałem zaległości. Mijały kolejne tygodnie, a sytuacja się nie zmieniała. Każdy dzień był podporządkowany psu. Musiałem zrezygnować z części obowiązków zawodowych, co uszczupliło znacząco mój budżet. Nie byłem w stanie temu podołać. Codzienna rutyna stała się bardziej problematyczna. Zwyczajne wyjście do sklepu czy wyjazd do urzędu lub załatwienie jakiejkolwiek sprawy odbywał się w obecności Habi. Dobrze, że lubiła zostawać w aucie, więc gdy musiałem odwiedzić miejsca, gdzie z psem nie można było wejść, zostawała w samochodzie. Z uwagi na to, że pies gubił sierść i brudził w środku, sprzedałem samochód i kupiłem inne auto, którego potencjalne zniszczenie nie byłoby tak bolesne i kosztowne. Później okazało się, że wybór okazał się trafny, bo mogłem nim wjeżdżać w trudniejszy teren i zabierać Habi dalej od miasta.
Mijały kolejne dni i tygodnie, a ja czułem się coraz bardziej samotny. Przestałem odpisywać na wiadomości i komentarze. Dobre słowo działa do pewnego momentu. Później, gdy mierzysz się z codziennością, to piękne słowa nie załatwią za ciebie niczego. Zwłaszcza, że anioły odeszły. Trudne sytuacje mają też sporo zalet. Dają możliwość poznania siebie i stania się silniejszym. Weryfikują też znajomości i przyjaźnie. Tak stało się i tym razem. Nie chodzi mi o ciebie, mój drogi widzu. Chodzi mi o ludzi z najbliższego otoczenia, ludzi, na których można liczyć. Ta sytuacja pokazała mi, że anioły odeszły. Ci, którzy najbardziej zachęcali mnie do zabrania Habi. Ci, którzy mieli wręcz pretensje, że na początku nie chciałem tego zrobić, w tych trudnych dla mnie chwilach zniknęli jako pierwsi. Nie mam o to żalu ani pretensji. To dla mnie duża nauka. Nie zawsze jesteśmy w stanie poczuć drugiego człowieka i go zrozumieć. Może i ja kiedyś nie byłem dobrym przyjacielem. Może nieraz zawiodłem. Odsunęłem się zamiast być wsparciem dla przyjaciela. Nie wiem. Mam tylko nadzieję, że tak nie było. A obecna sytuacja może nauczyć mnie, żeby bardziej słuchać i być obecnym w życiu przyjaciół i być dla nich wsparciem. Nasza droga często jest samotna, zwłaszcza gdy dokonujemy samodzielnych wyborów. Jednak ani przez chwilę nie żałowałem podjętej decyzji i z nadzieją robiłem wszystko, żeby sytuacja się unormowała. Wiedziałem, że nasze spotkanie z Habi było po coś i warto przejść tą trudną dla nas drogę, żeby ponownie wejść na szczyt i poczuć spełnienie, doświadczyć kolejnych etapów i chwil na szlaku zwanym życie. Moim ogromnym wsparciem w tej sytuacji okazała się moja kochana mama. Dzięki jej pomocy nasza codzienność stawała się coraz bardziej znośna. Zacząłem widzieć światełko, dzięki któremu zacząłem wracać do sił. Habi też jakby trochę odpuściła i jej ataki były nieco łagodniejsze i rzadsze. W listopadzie udało mi się nawet odbyć podróż do Jordanii. Habi została w domu mojego przyjaciela Henryka, który prowadzi sklep turystyczny Trek Mondo, w którym od lat zaopatruje się w sprzęt turystyczny. Henryk sam zaproponował opiekę nad psem. Byłem zaskoczony, ale też niezwykle wdzięczny za jego pomoc. Henryk jako jedyny zdecydował się mnie wesprzeć. Podczas podróży odwiedziłem Amera, który wraz z przyszłą małżonką zaprosili mnie na ślub. Wyjazd był tym, czego potrzebowałem. Odżyłem i znowu poczułem to coś. Poczułem wolność i szczęście. Jednak ten stan nie trwał długo. Po powrocie szybko pożałowałem wyjazdu. Ta krótka rozłąka sprawiła, że ataki paniki u Habi wróciły ze zdwojoną siłą. Znowu wróciliśmy do punktu wyjścia, a chwilami miałem wrażenie, że jest jeszcze gorzej. Cały czas próbowałem znaleźć rozwiązanie dla tej sytuacji. Moje życie się zmieniło, ale ja nie chciałem z wielu spraw rezygnować. Chciałem wrócić znowu na szlak. Mimo potwornego zmęczenia chodziłem na krótkie wędrówki z Habi, próbując robić filmy w naszych Beskidach. W Polsce jednak wędrówka z psem okazała się trudniejsza niż mogłoby się wydawać. W Libanie pies mógł iść prawie cały czas wolno. Tu natomiast co kilkaset metrów musiałem prowadzić Habi na smyczy.
Wcześniej, kiedy wędrowałem samotnie, nie zdawałem sobie sprawy, ilu ludzi wędruje na szlakach z psami. Mijani turyści i ich czworonogi nie zawsze lubiły się z Habi. Dochodziło więc do starć między psami. Często też byłem upominany przez turystów, że pies biega luzem i powinienem prowadzić go na smyczy. Do tego rozstawianie kamery jedną ręką też nie było zbyt wygodne i zaplanowanie ujęcia pochłaniało mnóstwo czasu. Do tego mieliśmy problem w schroniskach. Habi nie chciała tam w ogóle wchodzić, a kiedy już udało się ją wprowadzić do pokoju, piszczała i drapała w drzwi. Raz nawet zostaliśmy wyproszeni ze schroniska w środku nocy z uwagi na skargi turystów, którzy nie mogli spokojnie wypoczywać. Zrozumiałem, że prowadzenie kanału i przygotowanie nowych filmów będzie dużym wyzwaniem. Nie poddawałem się jednak i dalej miałem nadzieję, że wszystko się ułoży. Kolejne dni i tygodnie, a my dalej nie wiedzieliśmy, co zrobić. Habi nie odpuszczała. Tak nie dało się żyć. I wtedy podczas jednej z trudniejszych chwil, próbując znaleźć wyjście z sytuacji, doszliśmy z mamą do wniosku, że jedyne rozwiązanie to zamieszkanie w domu na wsi. W takim miejscu Habi mogłaby cały dzień być przed domem i nie być zamknięta w wielkim bloku, który był dla niej jak więzienie. No tak, ale takiej możliwości nie mieliśmy. Trzeba jednak słuchać swojej intuicji, słuchać tych subtelnych podpowiedzi. Posłuchaliśmy więc i wtedy zdarzył się cud. Spełnione marzenie. Od dawna chciałem mieszkać w górach, w małym drewnianym domku, z którego okien mógłbym obserwować pobliskie górskie szczyty, z którego w każdej chwili mógłbym wyjść i po chwili wędrować po górskim szlaku. Piękne marzenie, ale nierealne z bardzo przyziemnego punktu widzenia. Nie miałem pieniędzy, za które taki dom mógłbym kupić. Jednak ten temat zaczął powracać i niby w żartach lub na zasadzie luźnej rozmowy doszliśmy do wniosku, że można by było sprawdzić, ile taki domek może kosztować. Ceny starych chałup nie były może aż tak bardzo wysokie, jak nam się wydawało, ale prawie wszystkie wymagały gruntownego remontu, a wtedy koszty okazałyby się olbrzymie. Z ciekawości sprawdziliśmy, za jaką kwotę można by było sprzedać mieszkanie mamy. Zaskoczenie było duże, bo ceny nieruchomości mocno wzrosły i nasz nierealny do tej pory plan okazał się całkiem sensowny. Pod warunkiem, że znajdziemy chatę, do której nie trzeba będzie dokładać milionów i w której będzie można zamieszkać od razu. Zaczęliśmy więc szukać. Rozważaliśmy wiele opcji i po pewnym czasie pojawiło się to właściwe ogłoszenie. Stara chata w górach, oczywiście do remontu, ale w stanie pozwalającym na zamieszkanie w niej od razu. Dalej już wszystko zadziało się prawie samo. Mieszkanie w bloku sprzedało się szybko i pod koniec roku dostaliśmy klucze do uroczej drewnianej chatki w górach. Pomyślałem wtedy, że może Habi pojawiła się właśnie po to. Po to, żeby kolejne marzenie mogło się spełnić. Może to właśnie tak miało się stać. Koniec roku finalnie zamieszkaliśmy w małej miejscowości w Beskidzie Małym, wsi położonej w pobliżu Jawornicy, Potrójnej i Leskowca. Wydawało się, że wszystko skończyło się dobrze. Habi dopięła swego, a my dzięki niej znaleźliśmy swoje miejsce na ziemi. Jeśli pamiętasz mój film pod tytułem Ucieczka w Bieszczady, to możesz sobie wyobrazić, jak wspaniale się tu czułem. Drewniana chata z widokiem na góry była czymś, o czym marzyłem od dawna.
Pracy przy domu było jednak mnóstwo. Trzeba było uporządkować obejście, zrobić drobne prace remontowe i przygotować się do większych remontów. Było też sporo obowiązków związanych z codziennym życiem. Jednak mieszkanie tu i te codzienne obowiązki dały nam mnóstwo szczęścia i radości. Dom ogrzewany jest piecem węglowym, ale na działce mamy gaz, więc pierwsze co będziemy robić, to modernizować ogrzewanie na gazowe. Dużo było opcji rozważanych, ale to jest jedyna najsensowniejsza w tej chwili. No a oprócz tego mamy studnię głębinową z pompą, więc nie trzeba tutaj będzie wody wiadrami nosić do domu. Jest też kanalizacja miejska, nie ma co prawda zasięgu telefonu, ale za to jest internet światłowodowy, więc nie jest źle. No nie jest tutaj aż taka dzicz, bo mamy też przystanek komunikacji miejskiej 50 metrów od domu, więc nawet nie trzeba mieć samochodu, żeby się stąd wydostać. O, a tutaj mamy drugą część domu. Strych, czyli stanowisko archeologiczne, bo jest tutaj chyba wszystko. Roboty sprzątania na pół roku co najmniej, ale widzę, że są tutaj ciekawe sprzęty. Tutaj widzę pralkę Franie, w całkiem dobrym stanie się wydaje. No i tutaj widać, że dach faktycznie trzeba wymienić, ale nie cieknie, więc jeszcze wytrzyma pewnie rok, dwa, więc można sobie tutaj te wszystkie remonty rozłożyć na jakieś etapy, nie trzeba się spieszyć. No i tak to wygląda. Oprócz instalacji gazowej, przeróbki właśnie ogrzewania, no to trzeba będzie dom ocieplić, a wcześniej wymienić dach, bo jest w kiepskim stanie. Co prawda nie cieknie i trzyma się jeszcze staruszek dach, ale trzeba o tym będzie myśleć. No, więc przed nami naprawdę dużo, dużo pracy i wydatków. Po kilku dniach nasze szczęście i spokój się skończył. Kiedy odpoczywaliśmy w domu, Dzień dobry. Ja w sprawie psa, proszę pana, pies biega po ulicy, szczeka. Czy mógłby pan coś z tym zrobić? Jasne, bardzo przepraszam, już idę. Chodź. Oj, chapcia. Narobiło się, co, bidulka? No, dostało się nam od sąsiadów. Najpierw przyszli jedni, później drudzy. Na koniec jeszcze straż miejska. No, ale nie ma się co dziwić. Ja troszeczkę poczułem się zbyt swobodnie tutaj i w momencie, kiedy remontowałem pokój, malowałem, no to Habi biegała cały dzień samopas tutaj po okolicy, no i niestety zaczęła mocno szczekać na sarny, których tutaj jest naprawdę mnóstwo. Tutaj potrafią zwierzęta po ulicy w ciągu dnia chodzić, a tutaj na górce po prostu jest tej zwierzyny tyle, że pies sobie nie mógł poradzić. No i pilnowała nas tutaj.
No, więc trzeba będzie tutaj przedsięwziąć jakieś środki. Będzie tu Habi na smyczy może, albo w domu będzie trzeba ją znowu przyzwyczajać, chociaż nie chcę wchodzić do domu i będzie problem, ale po zakończeniu tutaj tych wszystkich prac, wymiany dachu i tak dalej, no to trzeba będzie to ogrodzić i wtedy myślę, że się problemy skończą. Kawałek działki tutaj jest, więc pies będzie mógł sobie tutaj znaleźć miejsce, powylegiwać się i czasem poszczekać. No ale zanim zrobię ogrodzenie, no to trzeba właśnie pokończyć to wszystko i rozebrać górkę, a prace ziemne to są drogie rzeczy. No a tą górkę tutaj trzeba będzie rozebrać właśnie po to, żeby powiększyć, poszerzyć działkę, no i wtedy ją ogrodzić. No rozebrać górkę trzeba po to, żeby nadać tej działce jakiegoś wyglądu i żeby to było jakieś takie praktyczne. A nie zrobię najpierw ogrodzenia, żeby później je rozbierać i czy żeby się ono po prostu rozpadło. No ale nic, no, trzeba żyć dalej. I znowu wszystko wróciło do punktu wyjścia. Habi ponownie została zmuszona do bycia w domu i ponownie zaczęła okazywać swoje niezadowolenie. Każdego dnia patrzyłem, jak walczy i nic nie mogłem na to poradzić. Czułem, jakbym zabrał jej wolność. Czułem, że ją skrzywdziłem. Czytałem też komentarze, w którym pisaliście, że pies potrzebuje czasu i kiedyś się przyzwyczai. Widziałem to jednak trochę inaczej. Porównywałem to do sytuacji, gdy jakiś człowiek traci wolność i trafia do więzienia. W jaki sposób ma tą sytuację zaakceptować? W jaki sposób się z tym pogodzić? Chwilami miałem wrażenie, że to dobro, o którym wszyscy mi mówili, wyrządziło więcej zła. Zabranie Habi do Polski miało być tym dobrem, ale będąc z nią każdego dnia miałem coraz więcej wątpliwości. Coraz częściej wracały do mnie myśli o wsi Andaget, w której spotkałem Habi. Powróciły myśli na temat jej pochodzenia i prawdy o niej. Coraz częściej miałem myśli, że może Habi nie byłaby spańskim psem. Sporo zachowań na to wskazywało. Patrzyłem więc na jej cierpienie i zastanawiałem się, co by się stało, gdyby cofnąć czas. Gdyby to było możliwe, chciałbym sprawdzić tylko jedną rzecz. Co by się stało i jaką decyzję podjąłbym, gdyby moja podróż nie była publiczna? Gdybym nie publikował relacji na Facebooku? Gdybym nie czytał waszych komentarzy? Gdyby nie było rozmów telefonicznych ani wiadomości ze wsparciem, a czasem również presją dotyczącą zabrania Habi do Polski? Co bym zrobił, gdyby nie wasze wsparcie finansowe? Zastanawiałem się też, czy podświadomie moja decyzja nie wynikała z obawy przed krytyką, że nie byłem w stanie zrobić tego, co większość z was by zrobiła. Tak przynajmniej wynikało z komentarzy i wielu prywatnych wiadomości. Wszyscy mówili mi, że moja decyzja była właściwa. Możliwe, że w innych okolicznościach postąpiłbym tak samo, a może jednak zdecydowałbym inaczej. Może wtedy wróciłbym do Andaget i odnalazł jej dom. Tego już niestety nie dowiem się nigdy. Nie mam pretensji ani żalu do nikogo. To w końcu była moja decyzja. Może uwarunkowana tym, o czym przed chwilą wspomniałem, ale jednak moja. Pomimo tych myśli, problemów i cierpienia Habi, nigdy nie żałowałem, że jest ze mną w Polsce. No cóż, moje życie się zmieniło i to bardzo. Jednak nawet wtedy wiedziałem, że każdy problem ma swoje rozwiązanie. Czekałem więc cierpliwie na lepszy czas i razem z mamą robiliśmy wszystko, żeby Habi w końcu mogła poczuć spokój. Thank you.
Próbowałem wrócić do montażu filmów. Miałem spore zaległości, bo materiał nakręcony w Libanie ponad pół roku wcześniej wciąż czekał, żeby go przygotować do publikacji. Jednak w tych okolicznościach praca szła naprawdę opornie. W końcu przyszły chwile zwątpienia. Nie miałem już siły. Zrozumiałem, że nie jestem w stanie kontynuować prowadzenia kanału na YouTube. Nie widziałem też możliwości podróżowania. Wszystkie pieniądze wydaliśmy na dom, a przed nami jeszcze mnóstwo remontów i obowiązków. Poza tym nie mógłbym dla pasji podróżowania obarczyć wszystkimi obowiązkami mamy, która ma już swoje lata i nie jest w pełni zdrowia i sił. Musiałem więc stać się odpowiedzialny za swoje decyzje. Kiedy samotnie spędzałem Sylwestra, zrozumiałem, że muszę przestać na siłę szukać rozwiązań i oszukiwać się, że jestem w stanie to wszystko pogodzić. Z nowym rokiem podjąłem decyzję i postanowiłem odejść. Nie wiedziałem na jak długo, ale wierzyłem, że czas przyniesie rozwiązania. Rozpętała się mała burza, która toczyła się głównie na Facebooku i docierała do mnie również w wiadomościach prywatnych. Nie miałem siły, żeby czytać te komentarze. To było dla mnie zbyt trudne. Kolejne tygodnie nie przyniosły jednak rozwiązań, za to Habi coraz bardziej dawała się nam we znaki. W krytycznym momencie doszło do tego, że przestała chcieć wracać do domu ze spacerów. Gdy tylko wyczuwała, że wracamy, po prostu uciekała. Musiałem ją łapać i na smyczy przyprowadzać do domu. Chodź. Chodź. Habi. Habi. Chodź. Chodź, kochanie. Chodź. Gdy przyszedł największy mróz, Habi uciekła. Chodź. I skutecznie się schowała. Tamtej nocy temperatura spadła do minus 17 stopni. Szukałem jej do 3:30 w nocy. Udało mi się ją odnaleźć niedaleko. Schowała się pod werandą u sąsiada, który mieszka około 200 metrów dalej. Chodź do domku. Chodź, kochanie, chodź, to jest zimno. Chodź do domku. Chodź. Czemu ty tak robisz? Chodź, kochanie, chodź. 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 W tej sytuacji odpuściłem i postanowiłem, że Habi będzie spędzać noce w aucie, w którym zawsze czuła się dobrze. Samochód stał się więc dla niej domem i pies stopniowo się uspokajał. Sąsiedzi też nieco odpuścili i Habi coraz częściej mogła spędzać czas przed domem. Gdy sytuacja tego wymagała, przypinałem ją na długiej smyczy, żeby nie biegała po wsi.
Co jakiś czas próbowałem zabierać ją do domu, ale po każdym spacerze Habi jednoznacznie wskazywała mi miejsce, w którym chciała spędzić noc. Chodź. Choć wyglądało to dziwnie, wszyscy zaczęliśmy odczuwać spokój. W zachowaniu Habi było można zauważyć olbrzymią zmianę. Pies naprawdę był spokojny i skory do zabawy. Postanowiłem, że do wiosny będzie spała w aucie, a gdy tylko zrobi się cieplej, przygotuję dla niej miejsce w kotłowni. Skoro jest jej lepiej na zewnątrz, to nie ma sensu jej na siłę uszczęśliwiać. Od kiedy sytuacja się poprawiła, mogłem usiąść do komputera i skończyć film ze szlaku libańskiego. Gdy przygotowywałem filmy, czułem się szczęśliwy. Zrozumiałem, że kocham to robić i że nie mogę i nie chcę z tego rezygnować. Choć wiedziałem, że moje podróże się zmienią, to zdecydowałem, że filmy będę robił dalej, choć pewnie ich formuła będzie musiała się zmienić. Gdy udało mi się przygotować film o naszych przygodach w Libanie i naszej drodze do Polski, czułem się szczęśliwy i wdzięczny. Przypomniałem sobie te piękne chwile zapisane w sercu i poczułem, że urodziłem się na nowo. Kiedy staję na szlaku i go rozpoczynam, to tak jakbym się urodził, a później, gdy idę, to żyję. Gdy się zatrzymuję, to pojawia się stagnacja, zniechęcenie, niezadowolenie. Więc wtedy wystarczy założyć plecak i iść dalej. Iść dalej po to, żeby żyć. I wtedy po prostu to życie przed nami się odkrywa. Wtedy za każdym zakrętem widzimy to piękno. Kiedy pojawiają się problemy i je pokonamy w wędrówce, w marszu, to za kolejną górą wyjdzie słońce. Znowu coś przeżyjemy fantastycznego. A gdy dojdziemy na metę, to się właśnie wszystko kończy, ale kończy się po to, żeby mogło zacząć się nowe. I gdy umieramy, nasze życie się kończy, to możemy odrodzić się na nowo. I ja dzisiaj idę do Grudziądza, żeby skończyć szlak i dać sobie przestrzeń na coś zupełnie nowego. Życie dostarcza nam niekiedy trudności, ale ważne, żeby uświadomić sobie, że problemy pozwalają nam stać się silniejszymi, a silniejsi możemy wyruszyć w kolejne etapy tej pięknej podróży, która nazywa się życie. Ważne, żeby nigdy się nie poddawać. Choć to koniec tego filmu, to bądźcie pewni, że ta historia jeszcze się nie kończy. Wspólnie musimy się zmierzyć jeszcze z jedną, bardzo trudną sytuacją. Choć myślę, że nazywanie tego trudną sytuacją to zdecydowanie za mało. To będzie istny szok. Jednak z czym będziemy musieli się zmierzyć, zobaczysz w kolejnym odcinku naszej historii. Również i tym razem chciałbym podziękować Wam wszystkim za wsparcie i za to, że jesteście z nami. Bądźcie proszę dalej, bez względu na wszystko. Chciałbym też szczególnie podziękować mojej kochanej mamie, bez której ta historia możliwe, że nie skończyłaby się w taki sposób. Poświęciłaś, mamo, tak dużo i zrobiłaś tak wiele. Wspierałaś mnie w najtrudniejszych chwilach życia i jesteś przy mnie również teraz. Kocham Cię, mamo.